Niesłyszenie, bycie osobą głuchą to jest taki element tożsamości. Toczy się dyskusja na temat tego, jak mówić o osobach, które są w spektrum autyzmu. Czy to są osoby z autyzmem, czy to są autystycy? W tym środowisku te głosy są podzielone. Czy, osoba z au czy autyzm to jest cecha, to jest wzorzec rozwojowy, y czy to jest tożsamość, czy mówimy o to, że rozwijam się w spektrum autyzmu, oznacza, y, że ja jestem autystykiem. Czy jestem. Niektórzy tak o sobie mówią, ja jestem autystyk. Y, całkiem popularne też w internecie, w różnych takich środowiskach związanych z osobami rozwijającymi się według właśnie tego autystycznego wzorca, y, jest mówienie o osobach z tym, co kiedyś było diagnozowane jako zespół Aspergera – Aspi, ja Aspi, tak? czy on Aspi, to jest kwestia tożsamościowa, to nie jest przymiotnik opisujący, tylko to jest to, jaka ja, czy jaki ja jestem. Czasami ym, używają słowa as, tak? ja as, tak? i znowu tu jest kwestia tożsamościowa,